Cześć, nazywam się Jacek Kłosiński, pomagam małym firmom w marketingu na marketingopanowany.pl, a to jest seria firmów zrobiona razem z OLX dla biznesu. W tym odcinku opowiem Ci, co zrobić, jeśli chcesz wywrzeć na swoich klientach dobre pierwsze wrażenie. Większość z nas zaczyna opowiadać wtedy o sobie. Mówimy sobie w stylu cześć, nazywam się Monika, od 5 lat pracuję jako wirtualna asystentka. Albo cześć, jestem Maciej, 23-letni projektant z Warszawy, kocham kawę. No i taki początek, taki wstęp to jest niestety błąd. Dlaczego? No bo twój wiek, miasto, w którym mieszkasz, ile lat pracujesz, czy jaki napój najbardziej lubisz, nie są aż takie ważne. Oczywiście twój styl, osobowość czy kompetencje są ważne, ale to po prostu nie powinna być pierwsza informacja, na którą trafia twój klient. No dobra, to od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Zasada jest prosta. Głównym wątkiem, przynajmniej na początku, nie powinieneś być ty, a właśnie twój odbiorca czy potencjalny klient. Postaraj się na samym początku jak najszybciej pokazać dwa elementy. Po pierwsze, jaki problem rozwiązujesz, a po drugie, jakiego efektu się można po tobie spodziewać. No i na przykład, jeśli powiesz trenuj ze mną, no to pokazujesz, jakie rozwiązanie proponujesz, a kiedy dodasz do tego, żeby schudnąć, no to mówisz też, jakiego efektu można się spodziewać. Tak samo jak powiesz, na przykład, błyskawicznie naprawimy twoją zmywarkę, no to pokazujesz, jakim rozwiązaniem się zajmujesz i możesz dodać do tego efekt, na przykład taki, że nie będziesz musiał zmywać na samodzielnie. No i kiedy tworzysz na przykład ogłoszenie na ELIX, to możesz wykorzystać dokładnie ten sam schemat. Opis swojego rozwiązania możesz umieścić od razu w tytule ogłoszenia, na przykład całodobowe pogotowie hydrauliczne, no i klient od razu wie, z jakim problemem może się do ciebie zwrócić. A wtedy treść ogłoszenia możesz zacząć od opisu spodziewanych efektów, czyli na przykład dojeżdżamy na miejsce awarii w ciągu kilkudziesięciu minut. Podsumowując, jeśli chcesz, żeby klient zwrócił na ciebie uwagę, nie zaczynaj od opowiadania o sobie. Skup się na kliencie i jego potrzebach, pokaż jaki problem rozwiązujesz i jakich efektów można się po tobie spodziewać. Dopiero potem dokładnie się przedstaw.